Rosolanie. Film był absolutnie zdumiewający i epicki. Jak ktoś jeszcze nie widział, to niech się liczy, że jest to absolutnie wymagane do dalszego oglądania tego materiału. Zdecydowana większość z Was już widziała film i idziemy ze spoilerową gadką. Endgame dało nam dużo mocnych scen, śmiesznych scen, a także nieco zagadek. Zaczynamy od najlepszych scen z Endgame. Uwaga, spoilery! Mamy 12 scen, które wybrałem z moimi montażystami. Zaczynamy od numeru 12. Na tym miejscu scena z początku filmu i rozwiązanie zagadki z pierwszych zagadek i memów na naszym kanale. Stark, jak stary kot, zwija się w kłębek i szykuje na śmierć. Nebula nakrywa go kosyszkiem, muzyka cichnie i nagle na twarzy Ironmana widać żółty blask. Już wtedy w kinie kiwnąłem głową. Wiadomo, co się święci. Bang! Wjeżdża kapitan, silna, niezależna kobieta i ratuje zgoniarzy. W sumie to był taki pierwszy sygnał zmiany warty w MCU. Dotychczasowi aktorzy już ledwo dyszą, więc z powiewem świeżości wjeżdża nowa krew i ściąga ich do jeszcze jednego, ostatniego filmu. Scena może nie wrąbała mnie w fotel jak inne na tej liście, ale na pewno jest warta wspomnienia. Na 11 miejscu wjeżdża Cap vs. Cap, czyli super memiczny materiał, podobnie jak Nebula vs. Nebula. Tutaj mamy żart, który dla tej wrażliwszej części Rosolan mógłby być nieco niesmaczny, czyli pupka kapitana w lateksowych spodenkach. Żyjemy w takiej rzeczywistości, że taki żart, że starsza Nebula patrzy na pupkę młodszej Nebuli, pewnie byłby szowinistyczny. No ale co tam, pupa Capa śmieszna. Swoją drogą, ciekawe, czy przy tym żarcie nie wykorzystano fejmu lekko szowinistycznych Batmemów ze Spider-Manem. I... I could do this all day. Yeah, I know. Na 10 miejscu mamy Ronina i jego jatkę w Tokio. Clint, już wcześniej zapowiedziany przez War Machine jako badass, pokazuje, co potrafi, a raczej czym się stał. Ronin likwiduje gangi i tutaj dostajemy spoko scenę, która czyni z Clinta takiego Batmana trochę, czy jak sam powiedział jednemu z członków gangu: połowa planety nie przeżyła, ty przeżyłeś. Oni mają Thanosa, ty masz mnie. Na 9 miejscu scena pełna suspensu. Po zdobyciu wszystkich kamieni Avengersi uznali, że rękawice dzierżył będzie Hulk. Zamykają pancerne drzwi, zasłaniają żaluzje i patrzą, jak Hulk w wielkich męczarniach pstryka palcami, po czym pada na ziemię, a Stark gasi mu rękę. Zapada pełna napięcia cisza. Avengersi odsłaniają żaluzje, by zobaczyć, co się stało. Okazuje się, że ich patio odwiedził jakieś wróble. W tle wibruje telefon Clinta. To oczywiście Lora. Niby wszystko super, ale w atmosferze wisi coś niepokojącego. No i nagle... wielki pocisk uderza w siedzibę Avengersów, która rozpada się przed naszymi oczami. Na 8 miejscu mamy kolejny epicki wjazd. Nie pierwszy i nie ostatni na tej liście. W momencie, jak Czarna Pantera dostaje w pyszczek bumerangowym ostrzem do miksera od Thanosa, do akcji wjeżdża Scarlet Witch. Ciary mnie przeszły, jak krzyknęła: zabrałeś mi wszystko. Czuć było w tym od cholery emocji, furię zmieszaną z żalem. Pilotowy się raczej nie przejął. Odpowiedział tylko: ej, ale ja cię w ogóle nie znam. Więcej w sumie nie zdążył, bo zaczął otrzymywać srogi wpierdziel. Wiedźma rozwaliła mu zabawkę i zabrała się za obieranie Thanosa jak jajka na twardo. Kurde, przypomnijcie mi, żeby jej nigdy nie podpaść. Potężna babka. Tak potężna, że jedynym wyjściem z Wall-i jest zbombardowanie pola bitwy. Bez względu na koszta. 7 miejsce przyznaliśmy scenie z pierwszego aktu, w której Avengersi odwiedzają Thanosa Farmera. Znaleźli go tam, gdzie miał się udać, gdy wszystko będzie dokonane, czyli na działce. Z wielką nadzieją na rąbania fioletowemu ekipa Cap, Thor, Wdowa, War Machine, Marvelka, Nebula i Rocket udaje się do altanki Thanosa. Na miejscu znajdują bezbronnego Tytana, który jest mocno poturbowany. To jest trochę dziwne, bo wszyscy mają wielką ochotę mu narąbać, ale jakoś nie wypada. Poza Kapitan Marvel, która wykorzysta każdą okazję, by pokazać, jaka jest silna, i tym razem rzuca się na biednego Thanoska, który krzyczy z bólu. I lepszy jest Thor, który wbija z buta, nie zadaje pytań i odcina Tytanowi rękę. Zmaltretowany Thanos mówi Avengersom, że kamienie zniszczył, już nie są mu potrzebne. Wtedy niektórym, a raczej niektorowi, cierpliwość się kończy i fioletowa głowa potoczyła się w kąt. Ciekawe, co z nią potem zrobili. Może włożyli na strach na wróble? W każdym razie ciszę przerywa Rocket, który mówi: coś ty zrobił. A co Thor odpowiada: celowałem w głowę. I odchodzi w blur.
Na szóstym ląduje wdowa z Hawkeye'em i ich romantyczna scena. Pamiętacie ją, co nie? Ta, w której Red Skull udziela im ślubu i siedzą tam tak długo, że jedno się zakochało w drugim. Sam pomysł, żeby wdowa tam zginęła, jak dla mnie, jest trochę z pupki. Ale ja chyba po prostu nie nadążam za związkami wdowy. Dopiero co podbijałam lekko do Bannera w scenie w barze mlecznym, a teraz niby kocha najbardziej Clinta i no... Clint kocha najbardziej ją? To chyba tak miało działać całe to dostawanie Soulstone'a, co nie? W każdym razie scena mimo wszystko jest klimatyczna, a pojedynek wdowy i Ronina był dla mnie wiarygodny. Byłem pewien, że Clint się poświęci. Jedziemy z pierwszą piątką. Na tym miejscu fragment z jednej z wycieczek w czasie. Battle of New York. Cap wsiada do windy z Crossbonem i Sitwellem, którzy jeszcze w tym czasie oficjalnie byli w Shieldzie. Widać napięcie. Przez pewien czas myślałem, że zanosi się na kolejną windową bitkę, jak w Winter Soldierze, ale nie. Cap mówi tylko, że gadał z sekretarzem i ma przejąć berło. Tak na wszelki wypadek, jakby ktoś chciał zakosić. Jako, że samo zapewnienie nie wystarczyło, nachyla się do Sitwella i szepcze Heil Hydra. W tym momencie kino oszalało, były okrzyki podziwu i oklaski. Dla tych, co może nie śledzą komiksów, było to mrugnięcie okiem do kontrowersyjnego panelu z 2017 roku z serii Secret Empire. Żeby nie spoilować, zdecydowanie ciekawa lektura. Pan Łyżka poleca. Zaraz po starciu Pantery z Ebonym, rękawica ląduje w ręce Spidermana i dostajemy fajną scenkę, którą mamy na czwartym miejscu w naszym zestawieniu. Krótka, ale epicka scenka. Spiderman, otoczony armią Thanosa, uruchamia Instant Kill, oczy zapalają mu się na czerwono, a pajęcze nóżki z jego stroju zaczynają szlachtować wszystko dookoła. Wrogów zbiera się więcej i pajęczak nie wyrabia. Pomoc w postaci Mjolnira rzuca mu Cap. Pajęczak chwyta go siecią, ale zaraz spada. Ratuje go Rescue, a następnie podrzuca Valkyrie na konia. Coś wybucha i Peter spada, turbując się lekko. Na szczęście wpada Carol i uwalnia go od obowiązku strzeżenia rękawicy. Numer 3 to u nas moment ostatecznej przepychanki o rękawicę, w którym Captain Marvel podbiła do Thanosa na kozaka. W końcu przed chwilą bez wysiłku i nawet bez poczochrania swojej nowej fryzury rozwaliła mu cały statek. No i trochę ją ta pewność siebie zgubiła. Nie doceniła Thanosa. Ich siły były co prawda wyrównane, ale Fioletowy wykazał się sprytem. Po tym jak trzepnął Marvelkę z całej siły, a ta nawet nie drgnęła, skaptał się, że trzeba będzie czegoś silniejszego na taką superbabę. Podczas gdy kapitanka skupiła się na ściąganiu rękawicy Thanosowi, ten wyjął z niej fioletowego kamienia, przełożył go do lewej dłoni i rąbnął kapitance tak, że zabrało jej pół życia. A co ważniejsze, zabrało ją z zasięgu Thanosa, który mógł sobie teraz spokojnie snapnąć. Wtedy Doctor Strange ze spokojem buddyjskiego mnicha pokazuje Starkowi palec. Dobra, nie ten nieserdeczny palec, tylko palec wskazujący. I ten właśnie paluch wskazuje na jedyne wyjście i skazuje Starka na śmierć. Po minie Tonego widać było, że rozumie, jaki będzie jego los. Rzuca się na Thanosa, próbując odebrać mu rękawicę, zadaje mu kilka ciosów, oczywiście bez większego skutku, by za chwilę dostać ostry gong od Tytana, który wyrzuca go gdzieś w dal. Wtedy Fioletowy, pokonawszy już wszystkich wkurzających małych ludzików, podnosi do góry łapę, mówi z dumą: jestem nieuniknionym, a muzyka cichnie tak, że słyszymy dokładnie dźwięk pstryknięcia. Pusty metalowy brzdęk. Już wiadomo, co się stało. Cięcie na Tonego, który ma wszystkie kamienie w rękawicy swojej zbroi, a to ci sprytny złodziejaszek, Tony odpowiada jeszcze Fioletowemu: a ja jestem Iron Man. I pstryka. I tym razem to Thanos ogląda, jak wszystko, co miał, rozpada się w drobny mak. Mr. Thanos, I don't feel so good. A my doświadczamy katarzis. No a potem jeszcze oglądamy półmartwego Tonego i to teraz Tony mógłby powiedzieć do Petera: Mr. Spider-Man, I don't feel so good. Na drugim miejscu podium mamy chyba równie epicką jazdę, co na miejscach sąsiadujących. Tradycyjne Avengersowe trio, Captain, Iron Man i Thor stają do walki z Thanosem. Zaczyna się krótką gadką o pułapce i o tym, że kamyki, którymi się bawi Fioletowy, na szczęście nie są kolorowe. Trochę śmieszków z brodowym warkoczem Thora i jedziemy z napierdzielanką. Z każdą sekundą jest coraz bardziej epicko. Jazda bez trzymanki, rzuty toporem, rzuty tarczą, lasery Tonego.
pewnym momencie Stark daje sygnał i widzimy teasowaną w zabawkach super broń, działo napędzane piorunami Thora, który niestety nie przynosi oczekiwanych efektów, bo Thanos broni się kręcąc ostrzem miksera. Zaczyna się robić krucho, Iron Man i Cap dostają w pierdziel, Thorowi wypada młot, a Fioletowy przejmuje jego topór i robi się odwrotka tego, co było w Infinity. I w tym momencie wracamy do młota, który podnosi Cap. Ciary! Całe kino oszalało, normalnie czuć było emocje w powietrzu. Potem znowu wydawało się, że ogarną. Tarcza i młot odblokowały Capowi nowe combo, ale niestety to tylko bardziej wkurzyło Thanosa. Rozpierdziela Capowi tarczę i już się wydaje, że to koniec. I jesteśmy na pierwszym miejscu. Tutaj jednogłośnie zadecydowaliśmy, że najmocniejszą sceną jest wjazd całej ekipy od snapowanych herosów i wojowników podczas walki na gruzach bazy Avengersów. Każde z nas poczuło ciary w kinie, kiedy Cap usłyszał w słuchawce po twojej lewej i zobaczyliśmy magiczne obręcze Strange'a do teleportacji. Trochę śmieszne, że Thanosa jakby wryło i poczekał, aż wszyscy się pojawią, zamiast atakować bez zwłoki, ale no taki epicki wjazd, że Thanos pewnie się czuł tak jak my w kinie. Jesteśmy po Endgame. Co dalej? Jak żyć? Czy zobaczymy Thora w Guardiansach? W odcinku Zagadki i Memy 5 wspominałem o tym, że Hemsworth wystąpiłby w serialu Team Thor. Jak wspominała Valkyria, Thor wychodził ze swojej chatki tylko po beczki z piwem, co tworzy idealny grunt pod serial komediowy w jednym pomieszczeniu. Chcielibyście zobaczyć, jak Thor stacza się w towarzystwie Korga i Mika? Może ciekawszym pomysłem byłby serial Nowy Asgard, który przedstawiałby historię mieszkańców zakręconego miasteczka. No i czy czekacie na trzecich Guardianców z Thorem Grubasem? Zapowiada się, że Thor jeszcze musi zasłużyć, żeby zostać King Thorem. Mamy do rozwiązania też kwestię nieobecności Spidermana w szkole. Podobny problem mają pewnie dzieci Clinta i 50% innych uczniów. Ja bym rozwiązał ten problem prosto. Załóżmy, że w szkole numer 1 mamy klasę 1A i 1B. Znika połowa, to robię z tego klasę 1A. Po 5 latach wraca reszta i robię z nich klasę 1A. Ciekawe jak ziomeczki Petera, kto został spylony, a kto dorósł 5 lat. Być może jak widzimy w trailerach Far From Home, zarówno Ned, Flash i MJ również nie istnieli przez Snapa. Cap, z którym rozmawia Falcon, to raczej nie jest ten Cap, którego widzieliśmy jak przeniósł się w czasie, a bardziej ten Cap, który przeniósł się w czasie z miejsca, do którego przeniósł się nasz Cap. Co do Falcona, który ma być nowym kapitanem Ameryką, no to myślę, że jednak będzie się dzielił tarczą z Buckym w serialu, o którym wspomniałem w piątych Zagadkach i Memach. Tutaj mamy troszkę problem. Czy wdowa naprawdę nie żyje? Jeśli teoria z Capem, o której mówiłem przed chwilą, ma rację bytu, no to w takim razie nie. Wdowa nie żyje. Jeśli ten Cap, który rozmawiał z Falconem, to nasz Cap, to w takim razie jeśli Cap odłożył kamień duszy na miejsce po tym jak wdowa zginęła, to zależnie od łaskawości kamienia. Ale wydaje mi się, że nie żyje. Z punktu widzenia marketingu to troszkę nie w deseń robienia o niej filmu, bo ewidentnie hype opada. Czy postacie, które zginęły na zawsze? Nie sądzę. Myślę, że zobaczymy jeszcze Iron Mana i Capa na dużym ekranie. Przynajmniej we wspomnieniach albo materiałach archiwalnych. Wyobraźcie sobie na przykład finał fazy 6. New Avengers albo West Coast Avengers stoją przed takim zagrożeniem, że potrzebni są jeszcze starzy Avengerzy. Przecież młody Thanos z czasoprzestrzeni, z której pochodzą kamienie, został zesnapowany, więc wydarzenia z Infinity w tym timeline nie powinny istnieć. Co za tym idzie, starzy Avengerzy są tam, gdzie nasz Cap. Jest hype, to znajdzie się i scenariusz, który do tego doprowadzi. Poza tym, za jakiś czas, mam nadzieję, czeka nas pewnie jakiś soft reboocik, wprowadzenie X-Menów, bo Hulk vs. Wolverine. A wy? Macie swoje teorie? Może jakieś luki w filmie? Dajcie znać, jak wasza ocena Endgame, która scena czy moment jest waszym ulubionym. Jak wam się podobały historie Tonego i Capa? Dla mnie to najwyraźniejsze historie w filmie. Po wątku Hawkeye i wdowy trochę mam niedosyt, ale dostaliśmy w sumie jakieś tam emocje, jeśli chodzi o ich postaci. No i co teraz będzie z Hulkiem? Herosolanie, z dumą pragnę wam oświadczyć, że mam roczek. Rok i jest nas 7000. Bywa, że ogląda nas więcej, także polecam zasubować. A jak uważasz, że jest nas za mało, zawsze możesz pomóc, udostępniając nasze filmy.
Mam roczek, dokładnie tak. Ja, czyli pan Łyżka, powstałem z grafik 25 kwietnia wraz z pierwszym filmem na kanale, czyli Top 10 MCU. I już czas. Tak jak wielokrotnie obiecywałem, jedziemy z kolejnym Top 10 Marvel Cinematic Universe. A może wolicie Top 20? Dajcie znać w ankiecie i wbijajcie na fanpage Herosołu, żeby brać udział w głosowaniach i wyłonić topkę najlepszych filmów MCU.